Cześć, tu Michał ze Ski Fanatic. Dzisiaj wykonuję wkładki narciarskie dla Kasi i przy tej okazji pokażę Ci, jak taki proces wygląda u nas od kuchni. Jeśli interesuje Cię, jak mierzymy i analizujemy stopy przy doborze butów narciarskich i wkładek, obejrzyj nasz pierwszy film. Najpierw zaczynam od pobrania odcisku stopy. Jest to bardzo ważny moment, bo od tego zależy kształt uformowanej wkładki. Kasia ma już jedną parę wkładek, Cidasa, używa ich do rolek. Dzisiaj zrobię jej instaprinty do butów narciarskich. Odciski mam już gotowe. Teraz nagrzeję wkładki, żeby zrobiły się plastyczne. Zobacz, jak plastyczny jest ten materiał. Wkładki mają już nowy kształt, teraz trzeba poczekać, aż ostygną. Teraz brudna część roboty, klejenie i szlifowanie. Samo docięcie wkładki na długość nie wystarczy. Ważne jest, żeby wkładki miały równe linie, bez ostrych krawędzi i muszą pasować do skorupy i buta wewnętrznego. Za szeroka wkładka będzie rozpychała kapcia, a but przestanie dobrze trzymać stopy. Wkładki mamy już gotowe, sprawdźmy teraz, jak pasują. Tak wygląda ten proces. Całość zajmuje od 40 minut do godziny. Obejrzyj nasz wcześniejszy film o wkładkach, a dowiesz się z niego, jakie są rodzaje wkładek, dlaczego warto je wykonać i jakie problemy rozwiązują. W skrócie, wkładki wyprofilowane to przeważnie najistotniejsza modyfikacja w butach narciarskich. Stopy na takich wkładkach ustabilizowane są w neutralnej pozycji i równomiernie podparte, a to sprawia, że jeździsz na nich lepiej, bezpieczniej i bardziej komfortowo, a stopy po całym dniu jazdy są mniej zmęczone. To tyle na dzisiaj. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i udostępniajcie film znajomym. Cześć!